Cześć grzybofile, witam Was 13 października z Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Jest to pierwszy dzień mojego 4-dniowego biwaku. Jak już być może wiedzą moi stali widzowie, moi subskrybenci zwłaszcza, jeżeli do nich jeszcze nie należycie, to zapraszam do dołączenia. Byłem tutaj już w tym roku, również na kilkudniowym biwaku, choć była to wtedy wiosna. Natomiast teraz mamy jesień, szczyt sezonu na grzyby letnio-jesienne, więc naprawdę może być ciekawie. Zresztą, skoro widzieliście już czołówkę tego nagrania, to wiecie, że już po drodze udało mi się natrafić na pierwszego borowika szlachetnego. Oczywiście zabrałem go ze sobą z zamiarem późniejszej konsumpcji. No bo spójrzcie sami, jakże mógłbym tak dorodnego, zdrowiutkiego jegomościa zostawić w lesie? Ale mogliście nie wiedzieć, że kawałek dalej, parę dziesiąt metrów dalej, natrafiłem na drugiego borowika szlachetnego. Mamy więc już dwa owocniki, znalezione na samym początku mojej wędrówki zupełnym przypadkiem, ponieważ w ogóle jeszcze grzybów nie szukałem i skupiałem się na tym, żeby po prostu odejść możliwie daleko od cywilizacji, od szosy, od zabudowań, aby nikogo nie słyszeć, aby nikt mi w tym biwaku też nie przeszkadzał. Tak, żeby potem przyrządzę oczywiście na waszych oczach jeszcze dziś i zjem. Natomiast już teraz niech będą one dla nas zapowiedzią, myślę, że naprawdę całkiem udanego, całkiem grzybowego biwaku. A jeśli jesteście tu nowi i myślicie sobie, zaraz, pojechał chłop do lasu z wielkim plecakiem na 4 dni i co on zamierza robić? Jak on zamierza grzyby zbierać? Jak on zamierza je transportować? Co z nimi w ogóle będzie robił? O co tu w ogóle chodzi? Już spieszę z wyjaśnieniami, na czym ten grzybowy biwak ma polegać. Sam biwak jak to biwak, chyba się domyślacie. Mam ze sobą zapas jedzenia, niewielki zapas wody, który zamierzam w pobliskich strumieniach po drodze uzupełniać. Wszystko, co mi potrzebne do przeżycia w lesie przez 4 dni, bez żadnego kontaktu z cywilizacją, bez dostarczania mi czegokolwiek tutaj, pożywienia czy schronienia. Mam ze sobą oczywiście namiot. Tak więc biwak, definicja chyba powszechnie znana. Natomiast dlaczego grzybowy? Oczywiście nie zamierzam tutaj robić jakichś olbrzymich zbiorów, bo i tak one by nie dotrwały, wszystkich bym nie przejadł. Zakładam, że tak będzie dobrze, no to oczywiście różnie może być, ale zakładam, że raczej na pewno mam szansę znaleźć więcej grzybów niż będę w stanie zjeść, a poza jedzeniem grzybów jakoś dzień chciałbym jednak spędzać również w innych formach aktywności leśnej, również samo szukanie grzybów, pokazywanie wam ciekawych gatunków. Tak więc bardziej będzie to, mam nadzieję, znajdowanie grzybów interesujących z oczywiście ze zbiorem i konsumpcją grzybów jadalnych po drodze, ale to na miarę moich potrzeb. Będzie to bardzo proekologiczne podejście, proekologiczne grzybobranie, czyli będę zbierał tylko tyle, ile będę potrzebował w danym dniu, ile będę w stanie w danym dniu zjeść. No to co, ruszamy, bo w sumie pora już troszkę późnawa, więc uprzedzam, że dzisiejsze nagranie jakieś bardzo długie nie będzie. Niektórzy się pewnie ucieszą, niektórzy może trochę mniej, a może nawet się zmartwią, kto wie. W każdym razie dziś przede wszystkim chciałbym znaleźć jakieś bardzo atrakcyjne miejsce, no przynajmniej atrakcyjne miejsce na namiot, na rozbicie obozowiska na noc. Może zrobimy sobie ognisko,
Miło by było znaleźć miejsce w pobliżu strumienia, to zawsze dodaje uroku. No i oczywiście jakieś grzyby po drodze może uda się dostrzec nadal. A potem przed nami będą kolejne jeszcze dni i kolejne moje filmy z tychże dni. A mamy godzinę 15, przy czym przybyłem tutaj o godzinie 13. Tutaj, czyli do Suchedniowa, pociągiem z Krakowa, a dokładnie mówiąc do Suchedniowa Północnego, jeżeli już mamy być aż tak precyzyjni. A gdzie będzie meta? Tego jeszcze nie wiem. Dokąd za 4 dni dokładnie dotrę? Na szczęście okolica jest bardzo dobrze kolejowo skomunikowana. Jest dość sporo małych dworców, na których pociągi regionalne się zatrzymują. A takim właśnie tu przyjechałem. Więc tak naprawdę mam pełną elastyczność. Przynajmniej dopóki nie zabraknie mi oczywiście jedzenia i dopóki nie wygoni mnie stąd, nie wiem, jakaś totalnie koszmarna pogoda, ale aż tak zła się nie zapowiada. Przy czym dziś ma być bardzo ładnie. W kolejnych dniach ma być już bardziej pochmurno, przynajmniej wedle obecnych prognoz, które wczoraj sprawdzałem, ale może się to jeszcze zmienić, kto wie. Na razie mamy piękną, polską, złotą jesień. Podsumowując, nie mam pojęcia, dokąd mnie las powiedzie. Można by powiedzieć, dokąd mnie nogi poniosą, ale to tak naprawdę nie nogi tu rządzą, tylko właśnie ów las, bo to on będzie mi wskazywał ciekawe miejsca. Oczywiście mam ze sobą mapę, w razie czego mogę się jakoś tam sugerować mniej więcej, gdzie bym się chciał kierować i w które strony korygować swoją trajektorię leśną, aby nie kręcić się w kółko, czy nie iść w jakimś niedorzecznym kierunku, oddalając się cały czas od perspektywy powrotu w niedzielę. Ale poza tym to mam tutaj pełną swobodę czasową, więc tak naprawdę dopiero za 4 dni okaże się, skąd dokładnie będę wracał. 30 sekund temu może nagrałem relację na mój Instagram, filmując tutaj ładny jesienny kadr i okraszając go słowami: przygodę, czas zacząć. No to mam przygodę, podobny etap, podobne wydarzenie jak właśnie podczas mojego wiosennego biwaku tutaj, również pierwszego dnia, choć wówczas było jeszcze gorzej. Zobaczcie, tutaj mamy mocno podmokły teren. Wówczas but utopiłem, to znaczy przelała mi się woda górą. Tu aż tak źle nie jest, ale to są naprawdę wysokie górskie buty. No i zobaczcie, niepozornie to wyglądało. No tak troszkę błotka przykrytego liśćmi, ale tak, żeby noga wpadła no na ponad 20 cm, to się nie spodziewałem. Ale nic nie przemokło, choć o ile po lewym bucie widać jeszcze, że przyjechałem z miasta, to tutaj widać już, że jednak już troszkę się zadomowiłem w warunkach leśno-błotnistych. No, jakoś się wykaraskałem, ale to tak niewinnie wszystko wygląda. Ja tutaj, wydaje wam się pewnie, że dobudowuję napięcie zupełnie niezasadnie, ale naprawdę ciężko się było nie przewrócić. Niewiele brakowało, starając się wyjść również drugą nogą, która zdawało mi się, że całkiem stabilnie tutaj była osadzona. No dobrze, jakoś tutaj sobie poradzę i idziemy dalej. Byle w głąb lasu. Przy czym im trudniej dostępne tereny, w tym właśnie utrudnione w zakresie dotarcia do nich takimi jak przed chwilą błotnistymi fragmentami, tym dla mnie lepiej. Bo o to mi właśnie chodzi, żeby nie mieć towarzystwa ludzi, gdy jestem w lesie. Obcych ludzi mam tu szczególnie właśnie na myśli. Więc jeżeli już, to preferowałbym towarzystwo zwierząt, których zresztą tutaj, przypomnijmy, nie brakuje. Choćby wilków. Wilków w tutejszych lasach jest naprawdę sporo, o czym sam się podczas wiosennego biwaku przekonałem, natrafiając na liczne ślady wilków w postaci ich odchodów bardzo charakterystycznych, składających się praktycznie w całości z sierści, niestrawionej sierści. Wybaczcie, mam nadzieję, że nie jesteście przy posiłku, ale cieszę się, że nie okrasiłem tego fragmentu zdjęciami, które też przecież mam. Tymczasem zagalopowałem się znowu, zagadałem się z wami i patrzcie, leśna droga, ale robimy krok i wpadamy w takie mokradła, ale możemy to odebrać przecież jako bardzo dobre wieści, bo im bardziej mokro w lesie, tym lepiej dla nas grzybofilów, czy nawet grzybiarzy.
tym większe szanse na wszelakie grzyby. No, ale właśnie, jak chcę wędrować takimi trudno dostępnymi terenami, no to mam za swoje z tym wielkim plecakiem, o, dosłownie na kolanach teraz, no, dohaczyłem się, ojejku, ten plecak waży ponad 20 kg, jakieś 22-24 przeważnie, z takim bagażem rozpoczynam tego typu biwaki, potem oczywiście troszkę ta waga maleje wraz z ubywaniem pożywienia, które akurat jest, składa się głównie z liofilizatów tym razem, więc żywności pozbawionej wody, więc jest leciutkie akurat, no ale mimo wszystko to wszystko swoją wagę ma. O, dobrze, tu mamy chyba trochę wygodniejszą drogę. Na razie dróg nie unikam, bo jak mówiłem, celem jest zajście jak najgłębiej dziś w las. A potem będziemy sobie nim wędrowali już swobodniej. Ale zobaczcie, nawet takie wyrwane drzewo ma swój urok. Na ile można tych prawdziwków znajdować przypadkiem? Oczywiście żartuję, bardzo mnie to cieszy. Ale jednocześnie, o, jakie piękne są dwa, nie wiedziałem, że dwa. O, trzy, przepraszam. Przepraszam, ja widziałem tylko tego. Co jest ze mną nie tak? Ja spałem tylko 3 godziny, owszem. Po nocy jeszcze montowałem TikToki grzybofilskie moje. Zapraszam więc również na mojego TikToka. Natomiast czy to usprawiedliwia fakt, że ja tutaj nie dowidzę? Ojej, są cztery. Przepraszam, teraz dopiero widzę. Raz, dwa. Tu jest trzeci. Tu jest czwarty. No takimi kępkami to mało dziś, mało w tym roku prawdziwków znajdowałem, czy znajduję, bo nie można tego tak już w przeszłość, do przeszłości wszystkiego zaszufladkować. Sezon trwa nadal, rok trwa nadal. Prawdziwki, jak widzicie, są nadal. Choć już ładnych parę miesięcy temu zdarzało mi się natrafiać, może pamiętacie, na całe takie malutkie kępki prawdziweczków. Prawdziweczków to zdrobnienie jest zasadne, bo one były naprawdę maciupeńkie, skryte jeszcze pod pierzynką z liści i się dopiero wyłaniały powoli ze ściółki. No a te to już są naprawdę dorodne, ale cudownie. No to mamy już, ojej, przepraszam, kolejny tutaj. No co ja mam zrobić? Taki kawał przyjechałem od domu, nie zakładając, że to będą jakieś olbrzymie zbiory, tak jak już zresztą was uprzedziłem. No bo ja nie mogę bardzo, bardzo dużo nazbierać. W porządku, to jest jeszcze do przejedzenia dziś, bez obaw. Te kilka sztuk zdecydowanie zjem, zwłaszcza, że akurat borowik szlachetny jest dość lekkostrawny, jak na grzyby oczywiście, ponieważ można go jeść chociażby na surowo, w przeciwieństwie choćby od podgrzyba, dawniej znanego pod nazwą podgrzybek brunatny, obecnego podgrzyba brunatnego. Więc tak, no prawdziwki jak najbardziej, na pewno prędzej niż kurki na przykład, jedzone w dużej ilości na noc. Ale chyba będę musiał przestać zerkać na pobocza dróg i faktycznie na drogach się ograniczyć, bo jak tak dalej pójdzie, to jak mówiłem, daleko dziś nie dojdziemy. No dobra, to pora je wydobyć, tych jegomościów. Tamte poprzednie dwa były zdrowiusieńkie, więc cudownie. Ale jak tak dalej pójdzie, jeżeli tyle zacznę ich znajdować, no to zamierzałem właśnie powiedzieć, że chyba zacznę żałować, że nie przyjechałem tutaj samochodem na jeden dzień, ale za to z wielkimi koszami do zapełnienia na cały jeden dzień od świtu do wieczora. Ale nie, nie powiem tego, bo wierzcie lub nie, ale naprawdę patrzę, czy tu jeszcze więcej ich nie ma. Choć miejmy nadzieję, że nie. Nie, ale naprawdę ja wyżej sobie cenię jednak takie biwakowanie, taki tryb pobycia w lesie, autentycznie pobycia w lesie, nie przebiegnięcia przez niego w poszukiwaniu grzybów, lecz zjednoczenia się z nim na takim troszkę bliższym poziomie, no bo spędzając noce i dnie zdane na jego łaskę, na jego gościnność.
póki co bardzo hojnie się objawiającą. No dobrze, żarty żartami, ale naprawdę czas najwyższy już narzucić sobie jakieś tempo, bo do zachodu słońca mamy tylko 2,5 godziny i normalnie dodałbym tutaj, więc jak tak dalej pójdzie, to noc mnie tu zastanie i nie wyjdę przed zmrokiem. Ale tym razem nie dodam, bo o to właśnie chodzi, żeby nie wyjść przed zmrokiem. Noc jak najbardziej ma mnie tutaj dziś zastać. Dziś to jest zgodne z moją wolą i moim planem. No ale właśnie, chciałbym, żeby również moja wola miała udział swój w tym, gdzie ta noc... Ale ślisko, przepraszam, na konarze się poślizgnąłem. Tak więc chciałbym, żeby ta moja wolna wola miała swój udział w tym, jak to miejsce będzie wyglądało. Żeby noc mnie nie zastała tam, gdzie będę stał, tylko żebym ja zastał noc w miejscu, które sam sobie wybiorę. Choć samo miejsce oczywiście najpierw podpowiedzieć musi mi las. Ja będę tylko wybierał z tej oferty, którą las mi w swojej gościnności udostępni. Troszkę sytuację utrudnia fakt, że no teraz nie mogę iść z kijkami, bo co chwila nagrywam, bo co chwila coś się dzieje takiego, że chcę to nagrać. A to jakieś prawie znów utopione buty. To nie jest upozorowane, ja autentycznie chyba potrzebuję troszkę snu, troszkę odpoczynku. Albo właśnie napotkane grzyby. Póki co prawdziwki, ale ja wam nie pokazywałem również innych gatunków, które wcześniej jeszcze widziałem, jeszcze kręcąc czołówkę. No wybaczcie, ale gdybym gadulstwem swym zaczął już samo wejście do tego lasu, to naprawdę daleko byśmy gdzieś nie dotarli. A tak więc do czego ja w ogóle zmierzałem? Aha, no właśnie, teraz chcąc filmować, nie mogę używać kijków, a nie używając kijków idę siłą rzeczy trochę wolniej. Tu chyba byśmy sobie odbili w prawo, bo tak to powinno wyglądać, żeby oddalać się zarówno od drogi, którą mamy tam, i chyba jest niestety ryzyko, że ją nadal możecie słyszeć, bo ja nadal słyszę. Z kolei tam jest wioska, tam są wioski i chodzi o to, żebym szedł w głąb lasu, możliwie oddalając się i od tego... O, tam ktoś jest, widzicie? Człowiek. O, dwoje ludzi. Ale dziwnie. Aż się troszkę przestraszyłem. No się tu jakoś ludzi nie spodziewałem. No dobrze, czyli faktycznie te wioski tutejsze chyba wcale takie dalekie nie są. A, z ciekawości podejdźmy do tych ludzi. Jak już mnie widzą, to może lepiej będzie się ujawnić. No to jednak tu nie skręcę. Choć to jest najbardziej mój kierunek. W głąb głębi, jakkolwiek to brzmi. Podwójne oddalanie się i od zabudowań, i od szosy. O, grzybiarze. Prawda? Widzimy. O, coś nazbierali. Dzień dobry. Dobry. Chyba nawet całkiem dużo nazbierali. I mignęły mi tam mleczaje. Nie wiem, czy wam też. Może się potem przyjrzę dokładniej. I w sumie raczej świerkowe jodłowe, bo tutaj również świerków i jodeł, tak jak na południe od Krakowa, gdzie rydzów szukam prawdziwych, sobie też rosną, ale jednocześnie sosny też tutaj rosną. Może nie dominują tutaj, ale jak najbardziej są obecne. Więc w sumie, kto wie, może i rydze tutaj na nas będą czekać. Choć mi na rydze te grzyby nie wyglądały, no ale właśnie to ułamek sekundy, czy może sekund dwie maksimum, widziałem te kapelusze i to bardziej w obiektywie aparatu, starając się odpowiednio nakierować właśnie obiektyw ów, niż bezpośrednio. No dobrze, to przynajmniej jest nadzieja, że tu przy samej ścieżce może grzyby nie będą mnie już zaczepiały, skoro tamci państwo być może już je wyzbierali. A tu z kolei są właśnie takie tereny, w których te niemalże gniazda, można by powiedzieć, prawdziwkowe znajdowałem w podłożu, takie właśnie wyłaniające się dopiero, jak już wspominałem. Właśnie to było no gdzieś tu, w sensie w promieniu kilkuset metrów od miejsca, w którym się znajdujemy. Miesięcy temu już parę. W sumie mamy czwartkowe popołudnie, a grzybiarze w lesie są.
a to jest naprawdę olbrzymi las, olbrzymi masyw. Ja nie jestem wcale tak bardzo blisko zabudowań już te kilka kilometrów i to już chyba bardziej 5 niż 2 na przykład od najbliższych zabudowań jestem, a jednak się okazuje, że nawet tak daleko ludzie się na piechotę zapuszczają. Skoro daleko się zapuszczają, to można by myśleć, że grzybów nie ma, skoro muszą tak daleko właśnie wchodzić. Ale mi się wydaje, że właśnie niekoniecznie. Jak grzyby są, to raczej są wszędzie. Kwestia, gdzie są wyzbierane, ale czy to na obrzeżach, czy w głębi powinny sobie rosnąć, więc się tym cieszmy. Tu mamy już bardzo wiekowe opieńki. Gdybyście się zastanawiali, czy opieńki już są, bo czasem takie pytania się pojawiają. No oczywiście, że są, a nawet jeszcze są może, ale już się dawno pojawiły, jak widzicie, bo te owocniki już wręcz sypnęły zarodnikami. Ten biały nalot, który widzicie, to właśnie są zarodniki wysypujące się z blaszek, z pomiędzy blaszek. No to kącik edukacyjnego, amatorsko-mykologicznego nudziarza mamy odbębniony, możemy iść dalej. A dalej mamy kolejne skrzyżowanie i tym razem nic już nie stoi na przeszkodzie, żebym z niego skorzystał w zakresie zmiany, skorygowania właściwie kierunku marszu. Tam sobie pójdziemy. Też ładny prześwit, trochę w dół widzę. Choć już chyba widzicie, że no właśnie ten las jest trochę pofałdowany. To są, cokolwiek byście powiedzieli, góry z nazwy Góry Świętokrzyskie. Jesteśmy w górach. Może nie wysokich, jakichś bardzo w stosunku do tych, z którymi mamy do czynienia, choćby ja mam do czynienia na południe od Krakowa. Tam przeciętny podgórski las jest bardziej stromy niż tutaj, ale mimo wszystko tu jesteśmy oficjalnie właśnie w górach. Las i góry, idealne połączenie, czego chcieć więcej. No i grzyby. W sumie rozsądnym byłoby, gdybym zaczął powoli już zerkać na mapy, czy gdzieś w ogóle po drodze, po tej mojej dzisiejszej obranej przeze mnie właśnie trasie, da się dobrać ewentualnie wodę w razie potrzeby, czy po prostu rozbić się nad strumieniem. Krótko mówiąc, czy będzie jakiś strumień, to do tego zmierzam. Nie wiem, dlaczego tak naokoło musiałem to powiedzieć, ale to chyba właśnie to niedospanie, przepraszam. Ale jakoś sobie daruję ten krok i nie będę tego sprawdzał, ponieważ jest tu strumieni dość sporo, jest duża szansa, że na taki strumień dziś jeszcze natrafię. A jak nie, no to już jutro faktycznie będę celowo strumieni szukał, bo na razie zapas wody mam na dziś i jutrzejsze śniadanie. Od bidy, jak będę musiał, to sobie tę wodę tak podzielę, aby mi wystarczyła. Mam ponad 2 litry wody i litr herbaty. A tu się zatrzymałem, by wam pokazać, że grzyby rosną dalej. Tym razem mamy podgrzyba brunatnego. Już nie prawdziwek, ale podgrzybek. I tutaj mnie może zlinczujecie, ale chyba go zostawię. Niech się rozsiewa, bo to już jest grzyb wymagający bardziej zaangażowanej obróbki. Po prostu wymagający obróbki termicznej. A nie chcąc wam jeszcze co prawda zdradzać szczegółów moich dzisiejszych kulinarnych planów wieczornych, które zaczną być realizowane, gdy już rozbiję obozowisko, to czyli tak w miarę niedługo, to mogę wam zdradzić chociaż tyle, że opierać się one mają na niezbyt zaawansowanej, zaangażowanej obróbce termicznej. Ja nie zamierzam 20 minut dusić grzybów na przykład, czy 10 nawet, tylko leciutko je podsmażyć, dodać to, co zamierzam dodać, wymieszać, oczywiście zalać to wszystko wodą, jeszcze czymś, zobaczycie, no i zjeść. Tak więc pod grzybem darujemy, ale prawdziwki jak najbardziej. No i patrzcie, jak to jest pięknie. Żeby jeszcze tych, nie powiem jakich, samochodów nie było słychać, bo ja nie zamierzam, o ile jestem w stanie przeboleć, jeżeli nie uda mi się po drodze znaleźć dziś, natrafić dziś na strumień, no to nie jestem w stanie przeboleć perspektywy noclegu z dudnieniem samochodów
w tle. Absolutnie nie takie były moje marzenia, gdy do lasu się wybierałem. Nie takie mam podejście. Nie po to do lasu się jedzie zanocować, by nocować przy hałasie wręcz miejskim niemalże. Gorzej niż w mieście mieszkając. To też jest ładne. Ładna zieleń. No i jak widzicie, naprawdę już dość nisko stojące słońce. Swoją drogą ciekaw jestem bardzo, czy las tym razem podczas rozpoczynającego się dziś biwaku czterodniowego mojego poprowadzi mnie choćby w części tymi szlakami nieoficjalnymi, którymi prowadził mnie i którymi wędrowałem będąc tutaj w kwietniu. Na razie nie ma na to szansy, bo wiem, gdzie jestem, ale dalej kto wie. Choć oczywiście celem to moim nie będzie, bo najchętniej bym właśnie odwiedzał coraz to nowe tego lasu sektory. Po to, między innymi, nawet jeżeli nie głównie, bo na pewno jeden z ważniejszych czynników to jest, tutaj przyjeżdżam właśnie z namiotem. Nie tylko na jeden dzień w tej z powrotem, nie tylko dlatego, że jest to dość daleko od Krakowa, ale właśnie po to, by systematycznie ten las poznawać, bo myślę, że pod kątem grzybów, a przynajmniej planuję pod kątem grzybów, eksplorować je przez naprawdę lata, bo jest tego wart. Lata, i to lat raczej nie kilka, tylko bardziej naście albo i dziesiąt. No, zobaczymy, ile człowiek pożyje, ale jeśli się uda, to chętnie. Ale my tu gadu-gadu, a tu jest mikrokryzysik. Widzimy chyba. No tutaj już się nie dałem podpuścić. Tutaj z daleka widać było, że teren jest bardzo podmokły. O, właśnie, mamy już jakiś strumyk. Co prawda ta woda tu bardziej stoi niż płynie, ale po wyraźnym dość korycie, jakie tu mamy, możemy wnioskować, że jest to strumyk, a nie jakaś kałuża. No cóż, nie muszę wody czerpać, ale samo rozbicie się nad wodą byłoby dla mnie przyjemne. Choć jest trochę jeszcze chyba za wcześnie. Jeszcze z godzinę bym pomaszerował. No nic, siłą rzeczy musiałem tutaj skręcić, aby ominąć tamto bardzo mokre miejsce. No nie wiem, co myślicie? Troszkę tak jakoś ciemno, nierówno. Nie, chyba nie. Chyba to nie jest moje miejsce na dzisiejszy nocleg. Idźmy dalej. Choć w tym przypadku idźmy dalej oznacza siłą rzeczy chodźmy w górę, bo tam przedłużenie tej ścieżki biegnie pod górę właśnie. No ale cóż, sam powiedziałem, że to góry, więc nie mogę udawać, że nie wiedziałem, na co się pisze. Zwłaszcza, że nie pierwszy raz tutejszy las odwiedzam, mimo że nie dokładnie te jego fragmenty, co poprzednio. A chodźmy tam w górę. Co się będziemy przejmowali? To pierwszy dzień. Jeszcze entuzjazm mam pełny, nie zredukowany zmęczeniem po paru dniach. Oczywiście siłą rzeczy, przy największym nawet pozytywnym nastawieniu się, zawsze aktywującym. Jesteśmy tylko ludźmi. Mamy organizmy z jakimś tam limitem, ale to jest pięknie. Z jakimiś tam ograniczeniami. No, taką ścieżką leśną pod górę maszerować to jest naprawdę prawdziwa przyjemność. Spójrzcie, jak to wygląda. Jakbym w jakiejś baśni się przemieszczał przez kolejne jej etapy. No, tu mi się podoba bardzo. Jeszcze trzeba by jakiś zaciszny zakątek znaleźć. No i właśnie taki, gdzie nie słyszałbym samochodów. No i są kolejne grzyby, czy właściwie podgrzyby. Podgrzyb jeden, choć pewnie więcej ich tu też jest. No ale właśnie, uprzedzałem, że nie będę mógł dziś ani w ogóle przez te 4 dni, no przynajmniej przez 3, zbierać wszystkiego, co znajdę.
Może tam chodźmy. Co najmniej przez 3, no bo może ostatniego dnia faktycznie, jak będę widział szansę, że te zbiory przetrwają cały dzień i dojadą ze mną szczęśliwie w niedzielę do Krakowa. Wybaczcie, ale są miejsca, w których nawet gdy się człowiek spieszy, to nie może choćby na moment się nie zatrzymać. Są takie chwile, takie momenty, takie mgnienia, które chce się zapamiętać i w pełni w nich uczestniczyć. Wspaniały las. Wspaniały las i pełen grzybów. Tu mamy opieńki. Spójrzcie, no te są już znacznie młodsze, ale też bardzo ciężkostrawne grzyby, wymagające długiej obróbki, jeżeli chcemy być pewni, że nie będziemy mieli żadnych żołądkowych niedyspozycji. A tu kolejny podgrzyby brunatny. Tak więc grzyby jadalne tylko odnotujmy tym razem. No i ruszajmy. Myślę, że jednak w jakimś tam stopniu na poszukiwania strumienia, mimo że takie bardzo niefachowo prowadzone, bo bez zerkania w mapę, czy ten strumień w ogóle gdzieś tu jest, ale po prostu idę przed siebie dalej i zobaczymy. Albo się strumień trafi, albo nie. Może inne ładne miejsce nawet bez strumienia znajdziemy. A nawet na pewno. Jejku, co to tyle ludzi? To się troszkę zdziwiłem. Znowu grzybiarz. Może jednak pora zerknąć na mapę, bo może jednak nie jestem wcale tak daleko od wiosek. Albo tubylcy są naprawdę bardzo zdeterminowani, by w głąb lasów, w poszukiwaniach grzybowych się zapuszczać. Ja wbrew pozorom wiem mniej więcej, gdzie jestem, więc raczej to drugie. Zwłaszcza, że pora jest już późna. Więc ktoś już tutaj ładnych parę godzin musiał wędrować w to miejsce. Tak jak ja, mimo całego mojego filmowania po drodze, oczywiście siłą rzeczy opóźniającego marsz, szedłem tutaj już około 3 godzin. Nie chcąc nikogo pomawiać, bo nie mam żadnych dowodów, ale chciałbym dodać, że być może, no chyba, że tutejsi grzybiarze sobie tutaj podjeżdżają samochodami, choć właściwie rowerem można by też było, bo tutaj trochę dróg wbrew pozorom jest, chociaż ja się staram ich unikać, takich dość utwardzonych wręcz. Choćby tak właśnie wjeżdżając sobie do lasu, jak na moim ostatnim filmie dla wspierających, moi wspierający, osoby wspierające mój kanał miały szansę zobaczyć. Tam właśnie był taki przykład pana bodajże, który sobie wjechał głęboko, głęboko w las samochodem osobowym i niemalże z samochodu grzyby zbierał. No ale może nie, może to nie jest ta sytuacja. Miejmy nadzieję, że tubylcy tacy nie są. Absolutnie nie chcę tego insynuować. Ale swoją drogą, gdybyście chcieli dołączyć do grona wspierających, to serdecznie Was do tego zachęcam. Wszystkie szczegóły podałem pod adresem grzybofil.pl/wesprzyj, jak i na osobnym filmie. Tak więc kto chce, to zapraszam do dołączenia, bo dzięki temu możecie pomóc mi podnieść jakość moich nagrań poprzez umożliwienie mi wyposażenia się w bardziej profesjonalny sprzęt rejestrujący dźwięk i obraz, a przy okazji otrzymacie jako wspierający dodatkowe nagrania, które specjalnie z myślą o wspierających i dzięki nim kręcę. Jeden film w miesiącu jest poświęcony właśnie wspierającym. Zresztą są też osobne bonusy dodatkowe w zależności od tego, jaką formę wsparcia wybierzecie. Już wiecie, gdzie szukać szczegółów. Tymczasem dotarłem do takiego skrzyżowania. Krótko mówiąc, do miejsca, z którego na pewno teraz muszę się solidnie oddalić, bo tu faktycznie zewsząd może ktoś nadejść. A ja chciałbym jednak samotnie sobie tu pobiwakować, a zwłaszcza nie być zaskoczonym w nocy przez kogoś. Więc teraz muszę się zaangażować, żeby postarać się znaleźć możliwie odludne miejsce faktycznie w tym, jak widać, dość uczęszczanym lesie. Przynajmniej dość uczęszczanym jego fragmencie. A tymczasem, żebyście nie musieli opierać się tylko na moich domysłach,
gołosłownych. Spojrzałem przed chwilą na nawigację, zerknąłem w jakim punkcie tego lasu jestem i od najbliższych zabudowań jestem oddalony o co najmniej 3 km w linii prostej. Więc naprawdę podziwiam, że ludzie tutaj tak głęboko w las się zapuszczają o tak późnych porach. Tam mi się podoba, tak pagórkowato, no ale tam słychać samochody, nawet pociągi. Akurat pociągów dźwięki lubię, bo się wychowałem w Piotrkowie Trybunalskim tuż przy przejeździe kolejowym, więc to są dźwięki mojego dzieciństwa, bardzo przyjemne. No ale w tę stronę, zobaczcie, równie pięknie. Chodźmy. Myślę, że jest jeszcze szansa na znalezienie naprawdę ładnego miejsca na nocleg. Do zachodu słońca zostały niecałe 2 godziny. A może odbijemy tam, w taką boczną dróżkę. Bo przy tej to strumienia bym się nie spodziewał. Takiej grzbietem prowadzącej. A tam znów będzie chyba obniżenie terenu. Na takich błotnistych ścieżkach zwracam zawsze uwagę na tropy. A w tym przypadku zwracam uwagę, czy są to tropy jedynie zwierzęce, czy może odciski podeszw ludzkich butów. I na razie jest to jedynie to pierwsze. Więc bardzo dobrze. Może w końcu znalazłem taką boczną dróżkę, w którą się okoliczni mieszkańcy nie zapuszczają. Przynajmniej nie teraz. Wiecie co? Chyba znalazłem odpowiednie miejsce. Strumienie strumieniami, na nie jeszcze przyjdzie pora, to dopiero pierwszy nocleg, więc skoro mi się tu podoba, a robi się późno, no to chyba zważywszy na to, że jeszcze mam dla was gotować dziś, znaczy dla siebie, ale chcę to sfilmować jeszcze za dnia, choć od razu uprzedzam, choć może powinienem wcześniej uprzedzić, że to nie będzie jakieś olbrzymie nie wiadomo co, nie wiadomo jakie gotowanie, ale po prostu jeszcze troszkę chciałbym z wami sobie pobyć tego wieczoru, również po rozbiciu namiotu. A wydaje mi się, że miejscem na rozbicie idealnym będzie właśnie ta okolica. No bo tu cieszy mnie nawet, nie powinienem tego mówić, ale przerzedzenie tego lasu tutaj akurat jest korzystne, bo jakoś lubię widzieć niebo, gdy śpię w lesie. Zawsze jest jakaś szansa na zobaczenie gwiazd, a przynajmniej widać też jaka pogoda. No i ogólnie jakoś tak przyjemnie sobie w nieboskłon patrzeć na biwaku. Tak więc oczywiście smutna historia, że drzewa są tu wycinane, no ale skąd niestety drewno trzeba brać. A ważne, że i tak jest tu pięknie i te jesienne barwy w tle na pewno też będą mi to biwakowanie tutaj dzisiejszo-nocne umilały. W dodatku jest tu gdzie siedzieć. Jakbym chciał, to nawet jest opału pod dostatkiem, choć nie jestem pewien, czy będę robił dziś ognisko, bo skoro tu tyle ludzi się kręci, to może nie do końca chciałbym na siebie jakoś bardzo uwagę zwracać. Ale faktycznie jest gdzie usiąść, mnóstwo pniaków. Teraz tylko kwestia, żeby wybrać sobie jakieś sympatyczne miejsce, możliwie równe, żeby się wygodnie spało. Może być nawet takie lekkie wgłębienie. Mam nadzieję, że ulewy żadnej nie będzie, która by mnie podtopiła, a zawsze to mniej będzie mnie widać ze ścieżek, bo tam ścieżka jest taka, no właśnie zwierzęca tylko. Nie widziałem tam żadnych ludzkich śladów, ale jednak jest. No nic, chwilę się tu porozglądam, znajdę sobie miejsce i będziemy rozbijali obozowisko. No i rzecz najważniejsza. Co prawda słyszę tu samoloty, ale nie słyszę już tu samochodów. A przynajmniej tak sobie wymawiam. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Ludzie na spacerze z psem. Skąd oni się tutaj biorą? Słychać ludzi. Widziałem przed chwilą psa.
Dobrze, że słyszałem tych ludzi, bo już bym się zastanawiał, czy wilka czasem nie widzę, bo wydawało mi się, że jeden trop wilczy widziałem wcześniej. Co tu robią ludzie? Zaraz piesek do mnie przybiegnie pewnie. A może nie. Może uda się przeczekać. No mam nadzieję, że takiego ruchu nie będzie tu cały wieczór i noc. Nie rozumiem, co tu się podziało. Naprawdę nie rozumiem. Teraz to już jestem co najmniej 5 km od zabudowań, więc nie ma siły. Ludzie tu muszą samochodami wjeżdżać. Choć to może jest pan leśniczy. Na przykład. A najgorsze, że mi się tu naprawdę spodobało. Mam bardzo wygodny pieniek, znalazłem już miejsce pod namiot. Troszkę za bardzo jestem na widoku, to prawda, aż tak właśnie nie lubię. Lubię, no to jest właśnie paradoks, nie da się tego połączyć, ale lubię widzieć w miarę, w dal, co się dzieje dookoła, ale niekoniecznie lubię być widzianym. A tu niestety, skoro ci ludzie tam chodzą po ścieżce, no to będę widziany siłą rzeczy. Miałem nadzieję, że nie będzie komu mnie tutaj dostrzec. No nie wiem, co robimy. Godzina z hakiem do zachodu słońca. Średnio mi się chce szukać teraz jeszcze strumienia. To jest naprawdę ładnie. Ale dobrze, pójdziemy sobie tam kawałeczek w takie większe zarośla. Tak, bym faktycznie nie był widoczny z oddali. A kto to tam biegnie? Widzicie? Hopsa, hopsa. Ale pędzą. Jej, a naprawdę jaka to jest prędkość. Dobrze, jestem chyba w odpowiednim miejscu. Nie widzę ludzi, ani nie słyszę. Za to są zwierzęta. Ludzie to też zwierzęta, rzecz jasna. Ale takie mniej fajne. Jej, ale to mamy piękny pniak, już wyrwany zresztą. Może jutro się go uda ładniej pofilmować, ale wygląda bajecznie. Tu mamy wygodny kamień do siedzenia. Mamy opał, gdybym jednak chciał ognisko rozpalić, więc teraz tylko znajdę kawałek płaskiego w miarę terenu i rozbijam obozowisko. Słońce na naszych oczach znika. Za drzewami, ale zaraz i za horyzontem. Niedługo już, za kilkadziesiąt minut. Ale najważniejsze, że namiot mam już rozbity. Jeszcze tam w środku muszę go urządzić. No i powoli można myśleć o posiłku. A co to takiego będzie dziś jedzone, zapytacie? Ano, rzecz jasna. W tym wypadku proszę zobaczyć bielutkie prawdziwki. Sprawa jest chyba jasna. Uzbierał się cały koszyczek prawdziwków. Nieduży, bo nieduży, ale taki, przepraszam, ale taki, który jestem w stanie skonsumować na jedno danie. A co zaraz z nich zrobię, co to będzie za danie, zapraszam. Najpierw, rzecz jasna, zebrane grzyby czyścimy, o ile tego nie zrobiliśmy od razu. Ja to zrobiłem od razu tak średnio dokładnie. Zaraz zrobię to ze wszystkimi, a następnie kroimy na mniejsze kawałki. Nie muszą być jakieś super równe. Ważne, żeby się po prostu wygodnie jadło. I to robimy oczywiście ze wszystkimi zebranymi owocnikami, których jeszcze trochę tutaj mi zostało. Wszystkie, jak widzicie, są zdrowiusieńkie. Na koniec tego procederu otrzymujemy całkiem zadowalającą w tym przypadku ilość pokrojonych, pięknych, zdrowiutkich prawdziweczków. Nawet zbyt obfitą ilość, abym pomieścił je w naczyniu, w którym zamierzam je przyrządzić, a potem zjeść. Dlatego też zaraz przedsięweźmiemy pewne kroki, kulinarne kroki, rzecz jasna, które zmniejszą objętościowo ilość tych grzybów. W tym celu odpalamy gazowy palnik, bo wybaczcie, ale nie będę dziś ogniska rozpalał. Dziś sobie darujemy... O, zgasło. Zostawimy sobie ognisko na kolejne wieczory, jeszcze będzie okazja, myślę. Natomiast tym razem posiłkować się będziemy chyba gazem. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zbyt oszczędnie go tutaj
odkręciłem, przepraszam. Jakoś ostatnio korzystam bardziej z palnika takiego składanego, jak pamiętacie, z mojego wiosennego tutejszego biwaku. Korzystam z palnika na drewno, po prostu na paliwo stałe, można powiedzieć, na drewno, liście, z takiego kociołka, pieca, o nie, kociołka. Wybaczcie, to niedospanie się objawia. Tak więc rozgrzewamy sobie naczynie, wlewamy odrobinę, w tym przypadku oleju z pestek winogron, ponieważ musimy, ja muszę zredukować trochę te grzyby, bo teraz jest ich po prostu zbyt dużo. Tak więc rozgrzewamy, no w tym przypadku właśnie olej z pestek winogron, może to być oliwa, mogłoby to być masełko, chociażby nam się tu łatwo spaliło i nie miałem za bardzo jak, miałem po prostu obawy. Patrzcie jak szybko, na waszych oczach, bardzo szybko to się rozgrzewa akurat. Tytanowe naczynko. No i wszystkie grzyby tutaj zaraz umieszczę. Stopniowo, oczywiście je mieszając, by mi tutaj nie przywarły. Słyszycie ten dźwięk? To jest dopiero dźwięk. Nawet na tym oleju z pestek winogron pachną wybornie. Myślałem, że nie będą miały takiego aromatu jak na maśle, bo raczej na maśle staram się grzyby smażyć. Ale nie jest źle. Muszę nakręcić jeszcze relację na Instagrama, wybaczcie chwilkę. Już do was wróciłem. Jak mówiłem, trzeba je tu mieszać. No i uzupełniać w miarę odparowywania. Po prostu nie mogę ich mieć aż tyle, bo nie miałbym jak w ogóle ich wymieszać z resztą składników, bo to przecież nie będą same grzyby i tłuszcz. Bajka, mówię wam. A jestem głodny. Czujecie ten aromat? Możliwe, że nie. Oczywiście wiadomo, że nie. Jak widzicie, nie dodaję tu żadnych przypraw, bo zaraz zostanie to nadrobione składnikiem, który wam się pewnie może nie spodobać. Ale zaraz się o tym przekonacie. Wszystko w swoim czasie. Prawdziwki już nam się pięknie zredukowały. W międzyczasie, jak widzicie, po konieczności używania przeze mnie już czołówki, zaszło słońce najwyraźniej. Robi się już naprawdę tak trochę zbyt ciemnawo do nagrywania bez pomocy latarki. A teraz jest pora na drugi składnik. Ten wam się może nie spodobać. Nie jest on zgodny z moją, trudno to nazwać dietą, ale z moim podejściem do posiłków ogółem. Ponieważ raczej staram się stosunkowo zdrowo odżywiać. Nie zdarza mi się zbyt często jeść przetworzonej żywności. Raczej sobie gotuję w domu. Natomiast raz na jakiś czas zechce się człowiekowi coś tak na szybko zrobić, zwłaszcza gdy to coś przywodzi wspomnienia. Tak więc, by nie trzymać was dłużej w niepewności, jest to sos grzybowy z proszku, który teraz musi zostać doprowadzony do wrzenia, rozpuszczony w zimnej wodzie i potem pogotować się jeszcze przez minutę. Zupełnym przypadkiem jest to zresztą sos borowikowy. To były same borowiki. Ale nie myślcie sobie, że to będą wszystkie składniki. O nie, nie. A dlaczego mówiłem wam, że to danie przywodzi mi pewne sentymenty? Mianowicie podczas mojej, wspomnianej już podczas mojego poprzedniego biwaku tutaj sprzed lat wyprawy 3-miesięcznej pieszej przez Litwę, Łotwę, Estonię, to właśnie gdy zdarzało mi się znaleźć jakieś grzyby po drodze, a też to było w takim trybie czysto biwakowym z namiotem. Krótko mówiąc, gdy po drodze natrafiałem na grzyby, no to najprościej było znaleźć w jakiejś najbliższej wiosce właśnie jakiś sos w proszku i no właśnie jakiś wypełniacz jeszcze. W tym przypadku, tak jak przed laty w Litwie, Łotwie i Estonii, będzie to makaron. Azjatycki makaron, który wystarczy zalać wrzątkiem, nie trzeba go w ogóle gotować. W tym przypadku wrzątkiem tym będzie właśnie grzybowy sos.
Sztuką jest to oczywiście nie przypalenie sosu, ale też nie przesadzajmy, nie jest to jakimś niewykonalnym wyzwaniem. O, chyba się zaczyna gotować. A jako, że minuta już minęła od takiego właśnie lekkiego zawrzenia, to wszystko, co nam pozostało, niemalże wszystko, przedostatni krok przed połączeniem ostatecznym składników, to po prostu wrzucenie do tego wrzącego sosu porcji makaronu. W tym przypadku jest to makaron fasolowo-grochowy ze skrobi fasoli i ze skrobi grochu. Mogłem go w sumie połamać, ale taki ciągnący się też będzie w porządku. Teraz grunt, żeby on się cały zamoczył i namoczył. Już właściwie wyłączamy palnik. No i czekamy za 2-3 minutki, aż chwyci ten płyn, aż nim nasiąknie. No i cóż, teraz wszystko, co nam pozostało, to połączenie składników. W moim przypadku przelanie tego sosu z makaronem do podduszonych uprzednio grzybów. Przykro mi, że w takich nocnych warunkach, no ale nie ma rady. No patrzcie, niemalże jakbym odmierzył. No dobra, troszkę się wylewa, ale tylko przez to, że krzywo stał garnek. Niby nic specjalnego, ja wiem, ale zapewniam was, że będzie mi smakowało. Zupa z borowików, no to spróbuj. Dobra. Dobra? Super. Dla mnie dobra. Jest dobra. No jest dobra. Jest po prostu dobra. No to cóż, kolacja zrobiona. Jest już noc, więc chyba pora się żegnać, ale bez obaw, bo przypominam, że to dopiero pierwszy dzień mojego 4-dniowego leśnego grzybowego biwaku. Tak więc do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.